Przed chorobą był aktywną osobą, którą każdy wspomina w ciepłych słowach. Postępujący zanik mięśni odebrał mu wszystko, oprócz kochającej żony i przyjaciół. Jan Łuczków, emerytowany nauczyciel, potrzebuje finansowej pomocy. Pan Jan po przejściu na emeryturę nie nacieszył się zdrowiem. Zdiagnozowano u niego postępujący zanik mięśni. 2 lata później choroba odebrała mu sprawność fizyczną. Po 2 latach już w ogóle nie chodził. Jeździł na wózku, później problemy miał z utrzymaniem głowy, głowa mu leciała. Przestał w ogóle siedzieć, później już cały czas leżał. Później przestał mówić, coraz słabszy był i no w tej chwili jak gdyby troszkę choroba się zatrzymała dzięki rehabilitacji. Jan Łuczków był aktywną osobą, miał zasługi dla środowiska sportowego. Zawodowo spełniał się jako nauczyciel wychowania fizycznego. Robił też wiele na rzecz propagowania sportu. Był trenerem najpierw piłki ręcznej, a później siatkowej. Poznałem Janka, jak przyszedłem do pracy w szkole podstawowej nr 7. On już był wieloletnim pracownikiem. Później razem pracowaliśmy w gimnazjum nr 3 w Policach. Osoba ambitna, wesoła, pracowita, bardzo lubiana przez nauczycieli i uczniów, pomocna, przyjacielska. Koleżanka z pracy, Dorota Zagórska-Maryś, pamięta Jana Łuczkowa jeszcze z perspektywy licealistki. Po latach stanęli po tej samej stronie i znajomość przekształciła się w serdeczne koleżeństwo. Wspominam go bardzo pozytywnie, jako człowieka niezwykle energetycznego, jako kogoś, kto zawsze był pełen pomysłów, inicjatora wielu naprawdę niesamowitych przedsięwzięć. Był pomysłodawcą utworzenia uczniowskiego klubu sportowego Chemiczek, najpierw przy szkole podstawowej nr 7, następnie przy gimnazjum nr 3. Był wieloletnim prezesem tego klubu. Stworzył turniej siatkarski, zarówno w mini piłce siatkowej, jak i w dużej piłce siatkowej. Taki był. Choroba zwolniła, ale nie przestanie postępować. Żona Danuta czuwa przy mężu 24 godziny na dobę. Kto chce pomóc, może oddać swój 1% podatku. Zebrane środki zostaną przeznaczone na rehabilitację, która spowolni chorobę i zmniejszy powodujące bóle przykurcze kończyn. Wszystko trzeba robić przy mężu. Pielęgnacja kosmetyczna. Wszystko od podstaw, picie, jedzenie, insulinę muszę podawać, odsysanie. No i samo to, że nie mogę nigdzie wyjść, bo 24 na dobę trzeba będzie z mężem być. Kto chce pomóc, może oddać swój 1% podatku. Zebrane środki zostaną przeznaczone na rehabilitację, która spowalnia chorobę i zmniejsza powodujący ból przykurcze kończyn.